Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj w Twardawie, w sklepie z artykułami dla gołębi kolegi Manfreda Bulli, mamy karmę m.in. firmy Goldwings. Tutaj kilka worków tej karmy, 2, 4, 5 sztuk, mamy otworzone i tą karmę chcemy teraz kolegom zaprezentować, gdyż tutaj trwa teraz okres, gdzie hodowcy się przyjeżdżają. To co tutaj naprawdę trwa cały czas zaopatrywanie się, ruch jest, co chwilę ktoś przychodzi, kupuje, tak. Dzisiaj nawet była tutaj dostawa, właśnie przyjechała karma bez kukurydzy, za chwilę nam ją kolega Manfred zaprezentuje, powie nam o cenach i o jakości tej karmy, no i zaprezentujemy kilka takich karm, które cieszą się teraz popularnością. Proszę bardzo. Bardzo popularna ostatnio jest BK, czyli bez pokażmy kukurydzy. Ją. Weź ją tak w dłonie i bliżej, dwie. O, i pokażmy ją z bliska, o. Ty różne karmy stosowałeś, jak tą jakościowo tą karmę oceniasz? W Polsce jest tylko jedna dobra karma, właśnie się tak nazywa. Rozumiem. Tak krótko. To jest rozpłodowa ekstra z drobnymi groszkami i z drobną kukurydzą. Jest absolutnie rewelacyjna karma. Tutaj hodowcy teraz tą karmę właśnie nabywają, te właśnie te pięć rodzajów, które można otwarte? Przy odchowie mutków, gdzie są mutki w gnieździe, takie drobne groszki i drobna kukurydza, to jest to, co może być najlepszego. Dobrze. Absolutna rewelacja. Kolejna tu jest karma? Na przykład druga faza dla wdowców. My na przykład lecimy na karmie trzyfazowej, to jest na przykład druga faza z groszkiem i na przykład z soją. A tu jest karma na przykład lekkostrawna, tak samo absolutnie rewelacja. Bardzo bogata karma z popcornem. I wszystko przede wszystkim w przystępnej cenie. Taka lekkostrawna to jest na przykład 50 zł. Właśnie chciałem się dowiedzieć, wszystkie są worki 25-kilogramowe, tak? Nie, nie wszystkie. Nie? A jakie są? Bez pszenicy jest 20, a tu na przykład bez pszenicy z fajną kukurydzą Bordo. Bardzo ostra karma, czyli dorzucić pszenicy. Kruszona jakaś jest, że jest ostra, czy jak? Ostra w sensie wysokokaloryczna. O. Tak. I teraz powiedzmy tak, ta jest w workach 20-kilowych, tak? Tak. Natomiast pozostałe karmy są w ogóle. Beka jest 25, rozpłodowa ekstra jest 25. Natomiast te takie czysto lotowe, czyli fazy i lekkostrawna, to są 20. Teraz cenowo jeszcze raz przypomnijmy. Ta pierwsza karma w 20-kilogramowym worku w detalu u Ciebie 43 zł. 43 zł. BK 52. Ta rozpłodowa ekstra to jest 25, kosztuje 60 zł. 60 zł faza druga i lekkostrawna 50 zł. Czyli tutaj w sklepie w Twardawie w takie karmy będziemy się mogli zaopatrzyć. I oczywiście z tyłu tutaj zobaczymy jeszcze wiaderka z miksem, grytem DHP Kultura. One się cieszą dużą popularnością. Część już została tak sprzedana, że pewnych z tych czterech chyba rodzajów, co miałeś, to chyba tylko jeden Ci został rodzaj. Jeden, także za dużo tego nie ma, ale to oczywiście czekamy, będzie kolejna dostawa. Tak. I tutaj zachęcamy wszystkich, zobaczmy, karma Goldwings. My się z nią zetknęliśmy już też u Maćka Wudzika w trakcie lotów zimowych. Ta karma była też używana przez Maćka podczas tamtych ekstremalnych lotów przy tych niskich temperaturach. Dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.